wielce szanowna pani Eleni i członkowie zespołu, drodzy szanowni państwo, czcigodni księża, drodzy mieszkańcy gminy Wejherowo. Mam wielki zaszczyt zaprosić wszystkich państwa na nasz gminny i noworoczny koncert kolęd w wykonaniu znakomitej piosenkarki Eleny. Mieliśmy już okazję gościć panią Eleni w czerwcu ubiegłego roku na festynie rodzinnym w Bolszewie, gdzie zdobyła nasze serca swoimi niezapomnianymi przebojami i wielką wrażliwością wobec dzieci z terenu gminy Wejherowo. Dziś tym wspaniałym wydarzeniem, jakim jest wykonanie koncertu kolęd, rozpoczynamy pełen nadziei i oczekiwań nowy rok naszej małej ojczyzny gminy Wejherowo. W tym szczególnym, wyjątkowym początku roku 2010 spotykamy się w gronie mieszkańców i sympatyków oraz gości gminy Wejherowo, którzy zapewne podjęli już noworoczne postanowienia, zapisali gdzieś swoje cele do wykonania czy marzenia do spełnienia. W tej atmosferze cudowności pragnę zachęcić wszystkich do wspólnego kolędowania, które pozwoli na przedłużenie magii świąt. Konstanty Ildefons Gałczyński w jednym ze swoich wierszy pisał: a podobno jest gdzieś ulica, ulica wielkiej kolędy. Dziś, dzięki pani Eleni, choć na moment, ulica ta przebiega w gminie Wejherowo. Dziękuję księdzu proboszczowi za zaproszenie nas do tej pięknej świątyni i całoroczną współpracę parafii Bolszewo z naszą wspólnotą gminną. Dziękuję pani Eleni i towarzyszącemu jej zespołowi za przyjęcie mojego zaproszenia do wykonania koncertu, który tak ściśle łączy się z klimatem naszej narodowej tradycji związanej z okresem świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Niech ten koncert, utrzymany w nastroju radości Bożego Narodzenia i nadziei płynących z rozpoczynającego się Nowego Roku, będzie wymownym znakiem naszego przywiązania do wartości chrześcijańskich, do wszelkiego dobra, które niesie nasza rodzima kultura i tradycja. Życzę wszystkim państwu i sobie, by pogodna i radosna atmosfera kolędowania wypełniła nadzieją i szczęściem nasz samorząd, nasze środowiska i nasze rodziny. Życzę wszystkim mieszkańcom gminy Wejherowo oraz przybyłym gościom wszelkiej pomyślności, spełnienia najskrytszych marzeń oraz pogodnych i spokojnych dni w nowym 2010 roku.